Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość może wydawać się może mało istotna, tak? Bo to jest taka techniczna sprawa polegająca na tym, że jest uruchomiony węzeł cieplny. Co to jest węzeł cieplny? Węzeł cieplny to jest takie serce w tej całej instalacji ciepłowniczej, które jest odpowiedzialne za przetwarzanie ciepła zewnętrznego na ciepło, które jest rozprowadzane następnie do szpitala. Nie płynie bezpośrednio, tak jak dawniej, ciepła woda, czynnik grzewczy bezpośrednio z kotłowni do grzejników na terenie szpitala, tylko tutaj w tym miejscu ciepło po tak zwanych wysokich parametrach, które jest dostarczane z kotłowni za zamcze, tu jest przetwarzane na inne parametry, które są akceptowalne dla instalacji grzewczej w obrębie szpitala i nie tylko grzewczej, bo również ciepła woda stąd będzie pochodzi już od 3 listopada. Bo 3 listopada nastąpiło pełne uruchomienie węzła i jak gdyby jednocześnie nastąpiło wyłączenie dotychczasowej kotłowni gazowej, też w swoim rodzaju nowoczesnej kotłowni, aczkolwiek trochę starej, bo ona była oddawana do użytku 13 lat temu i ileś tam lat służyła, ale mimo wszystko jak na tę technologię to nie była wyeksploatowana instalacja. Niemniej matematyka, rachunek ekonomiczny, stanowiska inspektorów zajmujących się energetyką cieplną, audytu były jednoznaczne. Przejście na czynnik zewnętrzny, na korzystanie z energii cieplnej w spółdzielni za zamcze powinno przynieść oszczędności dla szpitala i to bardzo istotne oszczędności finansowe. I po pierwszym miesiącu, bo on też nie będę ukrywał, że trochę z niepokojem czekałem na pierwszą fakturę, którą spółdzielnia za zamcze wystawi za pierwszy miesiąc, bo to byłoby jak gdyby takie pierwsze sprawdzenie, może to nie jest jeszcze pełne sprawdzenie opłacalności inwestycji, bo jeden miesiąc to trochę mało, natomiast już jest jakiś sygnał, w którą stronę to pójdzie.